Dzień dobry wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pokazuję małe patyczaki, ponieważ od ostatniego filmu z nimi ich rozmiary się zwiększyły, przynajmniej u co niektórych sztuk tą zmianę w rozmiarze dało się zaobserwować, jak na przykład u tej sztuki tutaj jest już taki. No, z nogami jest już nawet taki, bym wręcz powiedział, z nogami, więc już tego rozmiaru trochę jest. No i ogólnie, przepraszam, tu drugi, trzeci, a tam z tyłu jest jeszcze, tam z tyłu są jeszcze tu. Całe terrarium jest ich. Już dosyć dużych, podchowanych patyczaków i fajnie. No. Przy ostatnim tutaj czyszczeniu tego, pierwszym czyszczeniu tego ich terrarium, ich przy okazji sobie przeliczyłem. Było 45 sztuk, z czego niestety jedna z niewyjaśnionych mi przyczyn zgubiła nogi, więc musiałem pomóc mu w nie męczeniu się, czyli po prostu musiałem skrócić mu cierpienie. Może ja to nie będę mówił, ale widać było, że się męczył, no kto by bez nóg chciał żyć. No, została mu jedna noga, nie wiem co mu się stało, ale to z jedną nogą to nawet do wylinki na patyk by nie wyszedł, więc wolałem po prostu ukrócić tą męczarnię, bo to była istna męczarnia. No, więc przy okazji tego czyszczenia tutaj, tego terrarium, sobie ich przeliczyłem. Właśnie z tą jedną, która pogubiła nogi, było ich 45, a bez tej jednej jest 44 małe patyczaki. Więc no, liczba jest dosyć jak dla mnie zadowalająca, no bo ja mam te zwierzęta po raz pierwszy i od razu przychówek w takiej ilości udało się od nich uzyskać, no więc ciekawie i fajnie. No, ciekawe jestem, ile do dorosłości się dochowa, ale no pewnie coś zdechnie, no bo nie każda sztuka ma takie geny mocne i nie każda do dorosłości pewnie dożyje, ale na razie nie wyglądają w sumie na takie, którym by się coś działo, tak? Wyglądają bardziej na takie, które są dosyć zadowolone i dosyć życie im widać tutaj jest miłe u mnie i sprzyja. I mnie też to cieszy, bo pierwsze moje zwierzęta terrorystyczne i od razu takie życie fajne mi tutaj pokazały i te małe mi pokazują i te duże, że już tyle czasu ze mną są, te dwie samiczki dorosłe, no to też mnie to cieszy, że takie życie dobre mi tutaj pokazują i mogę sobie ich tutaj obserwować. I no, więc 44 sztuki ma małych, żyjące, rosnące, nie narzekające, nie labidujące, a chowające się, więc fajnie. No. Ten jest mój piękny samiec, samiec, no samiec. Samiec to nie jest, ale i tam jest jeszcze, nie wiem czy go widzicie tam, na moim palcem takie cienkie. Też dość duży i on jest w rozmiarach tego gdzieś. Więc dwa mam takie kolosy, takie byczki podchowane. Fajnie. No. A propos samca, bo tu powiedziałem samiec. Na pewno to nie jest samiec, ponieważ rodzą się głównie samice, więc samiec jest do rzadkości prawie w ogóle niespotykany, więc samiec to było moje przejęzyczenie, a nie, że on jest samcem. Więc, bo wszystkie to są prawie samice, raczej na pewno nawet nie prawie, więc wszystko rośnie, a jeszcze sobie zrobimy spojrzenie od góry. Od góry wygląda to tak, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu, no całe terrarium w patyczakach. O, tu, tutaj, tam na dole, wszędzie, a tam w tym gąszczu jeszcze raz, dwa, trzy, 4, 5, wszędzie są, wszędzie. Fajnie, cieszę się i mam nadzieję, że się będą u mnie dalej hodować i będę mógł sobie ich tutaj obserwować, i bo to taka pasja i fajnie. Fajnie, że są, że się trzymają, mnie to cieszy. One też widzę, że się cieszą z tych warunków, jakie mają. No i wilgotność mają, jedzenie mają. Moim zdaniem mają wszystko. A jakby czegoś nie miały, to mi napiszcie w komentarzach. I im na pewno to sprawi, ale wydaje mi się, że wszystko mają. No, więc w tym filmie byłoby na tyle. Dziękuję.
Jeśli się podobało, możecie zostawić ślad. Jeśli nie, to też. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym filmie i cześć.